O kurwa. No, to bardzo łatwe jest. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaj, co masz Państwu do powiedzenia? Chciałbym sprostować, bo pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja kłamliwa o tym, że podcast nie odbył się dlatego, że byłem pod wpływem środków odurzających, co jest nieprawdą. Nie dałem się tego powiedzieć. Po prostu ktoś cię oskarżył. Zresztą też rozmawialiśmy o tym przed programem, że robisz wiadra. Czy to jest prawda, Mikołaj? To nie jest prawda. Nie umiem. Ale jakie ocynkowane takie? Takie ocynkowane, plastikowe. W każdym razie nie. Otóż, drodzy słuchacze, zorientowałem się, w czym się przeprowadziłem teraz do nowego mieszkania i zorientowałem się wczoraj, że zapomniałem, że mój laptop od 2 miesięcy ma niesprawną kamerę, a nie pożyczyłem od brata komputera, jak to robiłem dotychczas. Pewnie byłeś po receptę pewnych środków i zapomniałeś, Mikołaj. Tak ludzie cię oskarżają. Nie wiem. Nie, akurat nie. Akurat byłem... A ludzie mają zawsze rację, pamiętaj o tym. Patroni mają zawsze rację. I to jest prawda. No cóż, musimy coś z tym zrobić. Nie mam wyjścia. Muszę mi z Mikołajem jakoś wytrzymać. Przykro mi bardzo. Ale słuchajcie, w poniedziałek odstawiam komputer do serwisu. Ja myślałem, że odstawisz coś innego. Bo to już jest, kurczę, męczące, bo ostatnio też musiałem tak kombinować, jak miałem wywiad z pewną gwiazdą zagraniczną. Jaką? Z 3-krotną laureatką Grammy. Mhm. Summer on Joy. Mhm. Bardzo słaby to był wywiad i go nie będę emitować. Był bardzo nudny. Po 2 minutach miałem ochotę go kończyć. Rozumiem. No cóż, ja wiedziałem, że tak będzie z tym laptopem. Tego typu rzeczy naprawia się. Ja na przykład dzisiaj odebrałem wieżę, którą zaniosłem 6 stycznia do naprawy. Tak? Tak, odebrałem. W końcu jestem bardzo zadowolony. Mój retro sprzęt wrócił do mnie, no ale było to w styczniu, więc... Ale co, masz Denonka, Sony, Panasonic? Nie, to jest bardziej sentymentalna sprawa po dziadku. Zabrałem z jego mieszkania takie jedno coś. A u Samsunga. Nitra? Nie, Samsung. Samsung, okej. Okay. Tak. A że pasuje mi gra, ja nigdy nie miałem takiego jeszcze sprzętu w domu, w sensie już dawno pozbyłem się słuchania nawet MP3 na Winampie, więc stwierdziłem, że do czegoś są te kasety. Ale nieważne, bo dużo A kaset na mam. Kasetach lecisz? Właśnie chodzi o to, że to ma kompakt, kasetę i radio naraz. Nie potrzebuję Bluetoothu czy coś, tylko kaseta była kluczowa, żeby sprawdzić, czy działają. No i mnóstwo kaset poznajdowałem i czasem sobie słucham. Ja na 18 dostałem na przykład od swojej serdecznej koleżanki z gimnazjum, Zosi, dostałem cały karton po jej ojcu kaset. To był głównie rok lat 90., ale kupiłem 3 Walkmany, żaden nie działał i stwierdziłem, pierniczę to i sprzedałem te wszystkie kasety. Ja znalazłem Walkmana. A były tam fajne płyty. Był na przykład Stone Temple Pilots Core i jeszcze było Purple, tam były jakieś Alice in Chains było, między innymi Facelift i płyta ta druga, Dirt, o właśnie. Aerosmith był, Marillion, ale nie lubię Marillionu.
O, to też nie, no. To ja bym Chyba Temple of the Dog, Soundgarden było z Super Ja mam z Bad Motor Fingers. Pierwszy, to jak piszesz w internet, to znajdziesz. Było kiedyś, Unitra robiła coś takiego ala Walkman, nazywało to się Kitek chyba. I ostatnio odrestaurowałem coś takiego, tylko słuchawek nie mam, bo miały takie pianki pomarańczowe i to już wyglądało jak bardzo niedobrze, więc mogę ci pożyczyć, co posłuchasz. Tak, ale dokładnie, kasetę. Poczekaj, Grzegorz Szpak napisał Aerosmith, właśnie, ja miałem mnóstwo kaset, miałem wszystkie, które do tej pory wtedy kupowałem, wszystkie kasety Aerosmith, Get a Grip i Pump coś tam, że na ciężarówki, takie dwie ciężarówki. Tak, 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 no, jeszcze jedna było Toys in the Attic, tam tak, między Toys innymi in the Walk Attic, This no. Way, tak. Które potem cover zrobiło Run DMC. Tak, tam właśnie tak. Jeszcze jakieś The Best Of z tym elementem takiej krowy, bo oni mieli tam chyba Get a Grip było z wymionami. Tak, no Get a Grip miał krowę na... To tak. Jakieś Świetna oficjalne płyta. The Best Of miało jeszcze taki z boku jak gdyby wymiona, tylko takie wypalone na tych wymionach The Best Of, pamiętam, na okładce. Ja jeszcze tam chyba sobie kupiłem, jako że chciałem kolekcjonować kapcety, kupiłem swoją ulubioną rockową płytę wszechczasów, ten Pearl Jamu. I kupiłem jeszcze raz For Life Iggy Popa, ale nie wysłuchałem tych kaset, dlatego że wkurzyłem się i sprzedałem to. Sprzedałem to do jakiegoś komisu we Wrocławiu, chyba tam, nie wiem, 60 kaset za 300 zł. Boże, teraz niektóre kasety ciężko dostać. Dobra, ty, to nie jest jakieś tam muzyczne mambo jumbo, tu są poważne rzeczy, Mikołaj. Tak, jeżeli chcecie słuchać, jak opowiadam o muzyce, to zapraszam do radia. Dokładnie. A niedługo też być może do jakiegoś innego medium. W sensie innego, niezależnego. Mhm. Jakiego? Będziesz w kanale Zero od muzyki? Nie, nie, nie. Wszyscy są w kanale Zero już powoli. Nie. Coś planuję swojego, solowego. Uuu, Mikołaj, to ja się zapisuję. Ja znam się na muzyce bardzo mocno. Niektórej. Ale to słuchajcie, jestem w procesie i pewnie w przyszłym tygodniu będę jakieś newsy wrzucać na Twitterka. Dobrze. Zaczynamy od kącika polskiego. Ja tu odpalę muzykę. Ja tobie, Mikołaj, nie mówiłem, ale my jesteśmy... Nie... Teraz będzie smutne i poważne, zero żartów. Kilka dni temu odeszła od nas pewna osobowość telewizyjna, którą... Bezpośrednio nie byliśmy związani jako podcast specjalny, ale mówię tu pani Stanisławie Ryster z Wielkiej Gry, ale nasze koło fortuny było jak gdyby trochę zaczerpnięte z Wielkiej Gry, więc należy się hołd w kąciku polskim specjalnie, który będzie chyba dzisiaj rozbudowany. Dodatkowo pan, którego miałem przyjemność poznać, naprawdę strasznie śmieszny, znaczy nie śmieszny, że głupio śmieszny, tylko zabawny człowiek. I ja, jeśli chodzi o muzykę, to wiadomo, no brainer, ale to on zrobił ten utwór do Wielkiej Gry. Nie wiem, czy samodzielnie, czy z kimś. Mówię tu o panu Wojtku Karolaku. Też zmarł niestety. O, Wojciech Karolak, wielki, wielki jazzman. Wyobrażasz sobie, że ja budziłem w Polanicy pana Wojciecha Karolaka, praktycznie włamując się do go pokoju, bo nie wiedzieliśmy, czy z nim jest okej? Okay? Nie, on wyszedł w slipach i powiedział, że jest okej, tylko był w toalecie. Ale to jest dobra historia. Posłuchajcie sobie, jeżeli chodzi o Wojciecha Karolaka, jest wybitna płyta Easy, fusion jazzowa, to jest rok 75 z przepiękną układką. Jeżeli dobrze pamiętam Marka Karewicza, coś wspaniałego, i też posłuchajcie sobie trio, które nazywało się Time Killers, to jest właśnie to jest Wojciech Karolak na klawiszach, na syntezatorach, to jest Tomasz Szukalski na saksofonie tenorowym i chyba barytonowym, z tego co pamiętam, a także Czesław Mały-Bartkowski na perkusji. Kurczę, to jest najwybitniejsza płyta w historii polskiego fusion jazzu. 87 rok na motywach kompozycji Stanisława Radwana. Time Killers. Sprawdźcie to sobie na YouTubie, bo tego nie ma na Spotify'u. To jest płyta absolutnie... Dobrze, jak Mikołajowi już przejdzie brak cukru, to ja będę kontynuował panie Stanisławie. To skończę, ja już wątek. Nigdy apropo, nie będzie Karolak. Nikt tak prowadził czegokolwiek kręconego kołem jak pani Stanisława. To przełożenie nogi na nogę, nawet Elżbieta Jaworowicz, ona nie potrafi tego zrobić, tak siadać. Ja myślę, że powinniśmy zrobić jakieś koło fortuny, które będzie miała pole dotyczące pani Stanisławy z życia i twórczości. Ja się doczytałem, że była prawniczką też.
i to dosyć była ciekawa postać. W dodatku taka oldschoolowa, bo teraz te teleturnieje to albo już naprawdę z geriatria, jakieś koło fortuny. Nie ma nic takiego inteligentnego. Albo jacyś samolubni ludzie, co biorą na siebie i mają 800 punktów. Słuchaj. Nie ma kultury, przykład... nie ma ekspertów, wiesz, przydałby się taki sztuczny, nawet Monty Pythonowski teleturniej, że siedzi mnóstwo, jak za chwilę dalszy ciąg programu, nie? Mnóstwo ekspertów, jakieś niedorzeczne rzeczy, tam on mówi, że nie, jednak nie, użył lewego klawisza, nie na tym pianinie, niestety nie możemy uznać pytania. Piękne to było, naprawdę. Tak, no. A na przykład Karol Strasburger był aktorem. Nie, on zawsze był aktorem, dlatego ale grał... zanim został prowadzącym Familiady. Nie, on dalej gra głupka w tej Familiadzie, po prostu ja dalej żyję tym, że on dalej jest tym świetnym aktorem, który tak dobrze to robi. Ale on był też, on był bardzo zdolnym aktorem, na przykład obejrzyjcie sobie Wielkiego Szu, tam gra Karol Strasburger młody, to oczywiście, był bardzo zdolny. Oczywiście, mnóstwo jest filmów. W Kolumbach on też chyba grał? Tak, tak. Mi się wydaje. No nic, a propos pana Wojtka Karolaka, to ja tego nie przytoczę, ale rozmawiałem z nim podczas właśnie drogi do Polanicy na temat tego, czy wykorzystywali sprzęt komputerowy i to niestety już tylko, ja tego nie przytoczę dokładnie, ale bardzo duża część tej rozmowy była u pani Domagalik na kanale sportowym z Urbaniakiem. I on w zasadzie opowiadał te same rzeczy, że oni tam Amigami się nie bawili, jakieś Atari, to jest bardzo ciekawe. Jeśli kogoś to interesuje, to syntetyczna muzyka też była wytwarzana przez pana Wojciecha. Tak. Dobrze, to musiałem wielki, zrobić. Wielki twórca fusion jazzu w Polsce. Innego wielkiego Polaka namawiałem dzisiaj na wystąpienie, ponieważ doszło też do czegoś ważnego w kąciku polskim. Nasza polskość została w podcaście DJ Redika. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Że tak, że to zawsze, ale że LeBron James powiedział o gortatach tak zwanych, o zasłonach, które są stawiane w zasadzie w kompletnej złej konfiguracji, jeśli cię uczą od początku, bo to jest bardziej takie stawianie muru niż dostosowywanie się do tego, gdzie jest zawodnik. To było piękne. LeBron James to dostrzegł. Właśnie chciałem naszego bohatera narodowego, pięknego Marcina, zaprosić tutaj, ale powiedział mi, że aktualnie nie ma czasu nawet pójść do kibla, bo jest strasznie zajęty, bo chyba obozy się pozaczynały, więc nie będzie jego tutaj komentarza jak na razie. Może będzie kiedyś, ale uważam, że to jest... Jestem dumny. Jestem dumny z tego, że LeBron James bał się i boi się dalej, nie może patrzeć po nocach tej zasłony Marcina Gortata, tego czegoś. Oczywiście Marcin Gortat tego nie wynalazł, ale sam fakt, że zostało to nazwane He Gortat It, ja byłem wzruszony, płakałem przed komputerem. Fantastyczna rzecz, to pokazuje w ogóle, jak ta maszyna waszyngtońska z Gortatem, który robił zasłony pod Johna Walla i Bradley'a Beala, jest doceniana w NBA. Jakie to było skuteczne i też bardzo mi się podobał wpis trenera Noculaka, że Gortat był najlepiej stawiającym zasłony zawodnikiem NBA. Też żałuję, że jak już się tak rozgadali o Gortacie, to nie było o fenomenalnym bloku w finale konferencji przeciwko Cleveland Cavaliers, jak Marcin Gortat po prostu zezłomował LeBrona Jamesa od tablicy, pobiegł z pomocy i tak go klepnął, że Jeremy Sochan nie byłby w stanie tak go klepnął, tak mocno to zrobił. Przepiękne to było. No. Kącik Polaka, co? Bo Bronisławie może coś. Kąciku o Polaka. Bronisławie, tak, oczywiście. Otóż Golden State Warriors w tym momencie gra dobrze. Mają w tym tygodniu mają bilans 3-1, więc to jest naprawdę porządny bilans. Mają pewne play-iny. Teraz kwestia jest tylko taka, czy oni wejdą do play-offów bezpośrednio, czy trzeba będzie się kopać po czole w play-inach. Są jeszcze szanse na to, żeby weszli do play-offów, bo mają dwa zwycięstwa straty do Phoenix, jednak no to będzie to trudne do zrobienia. W każdym razie już rozmawiając o Bronisławie, to Bronisław w tym tygodniu grał porządnie. 14 punktów z Dallas, 16 z Utah, 13 z Los Angeles Lakers. Porządnie? Boże, gdybym mógł, to bym cię wyrzucił z tego podcastu. Grał wyśmienicie moim zdaniem, ponieważ był skuteczny, nie robił bardachy. Jego statystyki, jeśli chodzi o procent rzutów z gry, to jest...
To jest jakiś Wilt Chamberlain. 83%? Ja nie pamiętam. Czekaj, nie chcę kłamać. Czy w którymś meczu tak było? Tak. 83% z Lakers. Dokładnie. Ja wiem, że to mogły być gówno mecze, garbage time, cokolwiek, ale rzuca truje, trafia 100%. To jest bardzo ładny tydzień, zwłaszcza w czymś takim, że no, sytuacja jest napięta jak plandeka na Żuku. Tam już nikt nie ma mowy, bo już Houston zgasło, ale oni biją się o kolejność i o to, żeby nie być w niektórych miejscach, więc to jest, myślę, że znacznie drastyczne sceny się dzieją i wybory w szatniach, na ławkach, niż to miało miejsce wcześniej. W dodatku to był dobry tydzień, dlatego że Bronisław bardzo dobrze, szczególnie w tym meczu z Utah, wyglądał pod względem kreacji gry, tak samo z Dallas, bo to było 5 asyst i 6. Bardzo dobrze ta współpraca się układała ze Stefanem i z Klejem. Dużo piłek szło do nich i po czym padały rzuty. Ale przede wszystkim też rozumienie przestrzeni. Brandon bardzo dobrze kreował sobie tę przestrzeń. Schodzenie do środka, ścinanie, szukanie tych przestrzeni, to też bardzo dobrze wyglądało w jego wydaniu. Pewnie będzie czas, jak będziemy podsumowywać, może za tydzień czy coś, czy później, to co się dzieje, ale ja ukradłem ze StatMuse, kilka sobie rzeczy zapisałem. Bronisław w tym sezonie. Wiadomo, że prowadzi w całej lidze, jeśli chodzi o wymuszenie fauli, to tam z pół roku już gadamy, ale jest najlepszym w swoim zespole, jeśli chodzi o plus minus. Wiadomo, to jest dęta często statystyka, no bo pamiętamy ten moment, kiedy dużo grał i łatwo było to zbudować, ale jest jedynym debiutantem, który może się tym pochwalić. To jest raz. Sprawdziłem to i to wygląda strasznie, ale prowadzi w zbiórkach Warriors. No, a nie jest najwyższym człowiekiem w tej drużynie. Prowadzi do kategorii wszystkich obrońców w ofensywnych zbiórkach. To już jest szaleństwo. No i że tam ten stosunek asyst do strat też jest liderem, ale to nie jest akurat tak bardzo dziwne. Ale te dwie rzeczy dotyczące zbiórek. Bronisław jest najlepszym Polakiem w tym sezonie w NBA jednak. Nie sochanizuję tego. Bronisławuję to. No myślę, że Brandon Podziemski korzystał z tego, że wykorzystał swoją szansę w tym sezonie, jaką dostał pod nieobecność Stefana, przy słabej formie Kleja. Stał się bardzo ważną, istotną postacią tej rotacji Warriors. I chyba na przestrzeni całego sezonu trzeba powiedzieć, że lepiej wypadł, bo jednak ta jego drużyna też bardzo przyczynił się do tego, że Warriors uratowali ten sezon. No co wiele, w pewnym momencie można było zwątpić, czy oni się doczekają do tych play-inów, a jednak Jeremy nie miał aż takiego wpływu na zwycięstwa, a Brandon miał. I wydaje mi się, że tylko te ostatnie 2 miesiące były takie bardzo chimeryczne w wykonaniu Brandina. Bardzo dobry tydzień, 2 bardzo słabe. Bardzo dobry, kolejny dobry i taka to była sinusoida troszkę w ostatnim czasie. Też myślę, że jakbyśmy prześledzili historię line-upów i tego, z kim grali, jak to wyglądało, to też mogło być wypadkową tego, bo też nie chce mi się wierzyć, żeby Brandon miał coś do powiedzenia jak na razie w drużynie, że może grać więcej albo mniej. Bierze to, co dają. Ale z tego, co czytałem artykuł na The Athletic parę tygodni temu, że właśnie Brandon jest taką bardzo charyzmatyczną postacią i on nie ma problemu, żeby opierniczyć Stefana czy Kleja, jak coś mu nie odpowiada. Tylko dalej jest tym gościem, który musi nosić plecaki w niektórych szatniach, w sensie, wiesz, debiutantem i to jest jednak ważniejsze. Wciąż musi przynosić wodę. O, myślę, że nie tylko. Chociaż Warriors to podobno spokojne są te chrzty. Dobrze, to co, to w kąciku polskim to wszystko. Najlepsza no tak, bo Jeremy nie gra. Nie, zakończył sezon, tu nie ma o czym rozmawiać. No właśnie, dlatego mówię, że nie gra i nie mamy o czym rozmawiać. Myślę, że też nie będziemy dzisiaj za specjalnie plusów i minusów roztrząsać, bo sytuacja jest jaka jest. 2 dni do teraz końca to nie sezonu. Teraz to nie ma znaczenia, teraz wiecie, to są kwestie albo kosmetyki. A nie prawda. Kto... No poczekaj, kwestie kosmetyki na przykład na zachodzie, kto będzie pierwszy? Oklahoma, Minnesota czy Denver? Ja tu na ekranie wrzuciłem coś takiego, co się pojawiło, właśnie jaki może być dzisiejszy układ i na wschodzie. Dużo rzeczy może się zmienić, oczywiście wszystko jest or Philadelphia loss. Chyba tylko jedną rzecz na wschodzie wiemy, to, że Chicago Bulls. Jezu, Chicago Bulls, Mikołaj, pobili swój historyczny rekord. Tak? W trójkach, no.
Rzucili 900 trójek ponad. To jest historyczny rekord Chicago Bulls. To jest jeden z tych rekordów, z których powinniśmy się chwalić, że trafiliśmy z 500 trójek mniej niż najlepsza drużyna, ale i tak ekstra, bo przez 60 lat tradycji nie byliśmy w stanie tego robić. To jest raz. A dwa, no żaden z naszych zawodników nie był w żadnych nawet inicjatywach na mecz gwiazd. To potwierdza, że no, fenomenalna rzecz to jest ten sezon. A jeszcze jak zgasną ci Bulls z Atlantą, a to jest możliwe, bo to jest jedyna znana para na pewno do tej pory. No tak, no, się bo, wyłoniła. Tu jest, bo tu strata do Miami jest aż 6 zwycięstw. Więc... Nie, to już Chicago Bulls było chyba pierwszą drużyną w zeszłym tygodniu, która dostała już znaczek PB, że będzie grać w play-inach i Atlanta no doczłapała się. Tylko tam co, bez Jaylena będą grali, bez Okongu, więc ta Atlanta, Trae Young jest. Ja wrócił Trae Young, tak. Tak, ale to będzie taki brzydki mecz i ja nie wiem, jeszcze Bulls awansują i co to będzie. Atlanta no nie będzie Sadika Beja na pewno, bo to też był zawodnik, który miał duży wpływ w tym sezonie Atlanty na wiele spotkań. Ale to o niczym nie świadczy. Bulls mogą wyjść wszystkim, co mają w składzie i tak przerżnąć ten mecz. A jeszcze statystyka, sobie wypisałem wszystkie mecze play-in w historii, licząc z tym 2020, gdzie tylko jedna seria była taka rozegrana. Znaczy jedna seria, jeden mecz. Portland, Memphis? Chyba tak. Tak, chyba tak. Atlanta nie przegrała meczu w play-inach w historii. 3-0 mają. Chyba, że się walnąłem gdzieś, ale nie sądzę. 3-0. Więc mogą 4 zrobić, no. Słuchaj, Michał, bądź pozytywny, że twoje Chicago ukochane wejdzie do play-offów. Nie chciałbym właśnie tego, bo potem będę się musiał męczyć. Miotła wjedzie tam. Dlatego to jest to na wschodzie, ale tak ogólnie mówiąc, no po tej tabelce tutaj dużo może się zmienić, a dla tych drużyn będzie to miało olbrzymie konsekwencje w tym, co się będzie działo chociażby z nimi w playoffach, jeśli przejdą pierwszą rundę. To naprawdę jest. Tutaj widzisz Orlando, Milwaukee. Wiadomo, że mnóstwo z tych rzeczy, które są tu wypisane, to to, że zapewniają sobie miejsce w playoffach i koniec. Ale na przykład taka sytuacja w Milwaukee plus to, co jest z Antkiem, jest bardzo interesujące, myślę tutaj, co się dzieje. Wiesz co, to może ja się może źle wyraziłem z tym, że kosmetyczne zmiany. Na przykład, no jeżeli chodzi o zachód, no to kosmetyczną zmianą będzie to, kto wygra ten zachód, tak? Denver, Minnesota czy Oklahoma, tak? Bo to są, mają, Oklahoma i Minnesota mają jedno zwycięstwo straty, dwa spotkania do rozegrania. Denver ma teraz w najbliższym czasie San Antonio i Memphis. Powinni to dociągnąć, raczej nie jest to bardzo wymagający terminarz, chyba że na przykład, nie wiem, będzie oszczędzany Jokic, Murray i cały ten najważniejszy asortyment, a na przykład Minnesota ma gorzej, mają Atlantę, a przede wszystkim Phoenix, więc to mi tego mistrzostwa mogą nie dowieść, a Oklahoma ma Milwaukee i Dallas, więc w ogóle w najtrudniejszej sytuacji są zawodnicy z Oklahomy. No i Oklahoma, ja mam tutaj gdzieś zapisane, jak wygląda to z tiebreakerem, ale wydaje mi się, że Minnesota ma właśnie ten tiebreaker dotyczący procentowemu ujęciu wygranych z własnej konferencji? Chyba tak. Więc jeśli chodzi o remis Minnesota z Oklahoma, to Minnesota jest na pewno powyżej tego. Na pewno wygrywa, jeśli będzie to taki duet. Jeszcze ciekawe jest, dobrze, tak jak jesteśmy na zachodzie, to pogadajmy o zachodzie, a potem wrócimy na wschód, że na przykład Sacramento Golden State. Tam też jest jakiś tiebreaker. Wszystkie drużyny w zasadzie też sytuacja wygląda tak, że Sacramento, Golden State i Lakers no, są w play-inach, bez niczego. Tak. Są zagwarantowani na 7-10, a Phoenix jeszcze może uciec, no ale Nowy Orlean nie wygląda na drużynę, która nie będzie pomagała w tym uciekaniu. Walka się toczy o to, czy Phoenix wejdą bezpośrednio do playoffów, czy będą się bili o te play-iny. W ogóle te play-iny na zachodzie będą bardzo ciekawe. Mm. To jest, wiesz, napakowane Phoenix, Sacramento, Golden State Warriors i Los Angeles Lakers. Mamy 4 drużyny, albo Nowy Orlean, tak? No, czyli powiedzmy mamy w grze 5 drużyn w tych play-inach na zachodzie, które każda jest absolutnie w stanie wygrać z każdą. My tam, jeżeli dojdzie tych serii, możemy się spodziewać naprawdę krwawych, zaciętych pojedynków. Poczekaj, a czy to będzie, znowu będą kogoś podejrzewali o branie różnych substancji, jeśli ten ktoś, wiesz, jak u psychoanalityka, albo idziesz na przykład do jakiegoś lekarza związanego z jakimiś chorobami. Ja mam kolegę, a widać, że to ty jesteś cały obsypany czymś, i ja mam kolegę, który ma taki problem,
Z trądzikiem, nie? Jak pewien poseł po aferze gaśnicowej. Tak, i to... Ja tylko... Kolega. Ja tylko niosę pomoc. Ja mam takie wrażenie, że załóżmy Phoenix, Sacramento, Golden State Lakers. Czy myślisz, że prawdą... No, taki kolega jakby tak powiedział, nie? Że każda z tych drużyn może bić się z Bostonem w finale konferencji wschodniej, to by skierował go do tworek, czy... Bo tak myślę o tym od dwóch dni i to jest tak mocne, może przesadzamy trochę z Phoenix ich mocą, ale ta czwórka jest tak mocna, że mogliby spokojnie sobie wejść do finałów konferencji na wschodzie i nikogo by to nie zdziwiło. Tak, no popatrzmy w ogóle na to, popatrzmy w ogóle na zachód versus wschód. To jest dysproporcja kompletna. To jest dysproporcja, patrz Michał. Jeżeli chodzi o zachód, 5 drużyn przekroczyło 50 zwycięstw. Jest szansa jeszcze na 5, no 6, przepraszam. To zależy od tego, czy Pelicans wygrają 2 spotkania. O to może być ciężko, patrząc na formę Pelikanów, ale teraz ten tydzień naprawdę dobry. 3 zwycięstwa, 1 porażka. No taka jedna frajerska z San Antonio. Ale oni mają teraz na rozkładzie Golden State Warriors, czyli mają dwóch bezpośrednich przeciwników w play-inach przed play-inami, bo to jest Warriors i to są Lakers. Oczywiście. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli Pelicans nie wejdą do play-inów, to tak na dobrą sprawę oni już mają rozgrzewkę. Bo jakby to jest tak, że oni mogą zagrać teoretycznie z każdą z tych 3 ekip, zakładając, że wygrają 2 spotkania. Albo tam jedno i ta cała matematyka, która jest zbyt skomplikowana, żeby to teraz liczyć. Ale dla Pelicans to jest idealny terminarz. W sensie, jeżeli okej, nie wygramy tych 2 spotkań, nie mamy bezpośredniego awansu, ale jakby gramy już, ocieramy się z tymi play-inami. Jakby gramy play-iny przed play-inami, bo gramy z tymi drużynami, z którymi się najpewniej spotkamy w nich. No tak, tylko czy ja mam problem z Pelicans, Ingramless Pelicans, że oni nie są wcale tacy dobrzy i nawet jeśli uda im się być w tych playoffach, a nie play-inach, to niczego to nie zmieni. No dobra, ale masz stary takiego gościa jak jeszcze CJ ten McCollum. Zion, który jakoś tak dziwnie upadł na nadgarstek, wiesz, to zaraz tam... Wiesz, o co ale chodzi. Tam od paru tygodni jest jedna stała. Nazywa się CJ McCollum, który gra najpewniej najlepszy sezon w swojej karierze. Albo on gra najlepsze 3 miesiące swojej kariery. No on w ogóle w tym, jeżeli chodzi o kwiecień, maj, jest kosmitą. 36 punktów z Orlando, 31 z San Antonio, 31 z Phoenix, 29 z Portland i teraz 31 z Sacramento. Gość jest absolutnie mutantem, 61% z gry. W ostatnim meczu, jeśli chodzi o trójki, 75-50-58. Fenomenalny w kreacji, jeżeli chodzi o rozpoczynanie gry, o dyrygowanie, o dostosowywanie tempa. No, tego gościa naprawdę myślę, że CJ McCollum jest najlepszą wersją siebie, której nigdy w Portland nawet w 3/4 nie dostali. No, widzę, że to jakiś beef z Portland się zaczyna. Dobrze. Dobrze, fani Portland, którzy żyją, może cię znajdą. Jedno ale pytanie, wiesz, a propos dysproporcji tej wschód-zachód, no to właśnie pokazuje. Jest na zachodzie masz szansę na 6 drużyn z przekroczonym bilansem 50 zwycięstw. Znaczy, wiesz, na wschodzie dwie, max 3. Nie mówmy o dysproporcji, ponieważ patrząc na te składy i porównując je jeden do drugiego, jakieś Atlanty, Chicago, no to nie ma mowy tutaj o dysproporcji. Te drużyny po prostu są źle dobrane, nie wygrywają spotkań i tutaj nie ma mowy o tym, że komuś jest coś niesprawiedliwie, nie wiem, zrobione albo jest ktoś niesprawiedliwie oceniany. Po prostu tak jest, więc... Nie, to nie chodzi o to, wiesz, że to mówię, że to jest niesprawiedliwe, tylko mamy po prostu dysproporcję jakościową tych zawodników i tych drużyn. I to, no to... o to chodzi. Jakby mamy takie emocje na zachodzie, nie wiem, nie pamiętam chyba, żeby były takie emocje, że są ostatnie 2 spotkania i my nie wiemy, kto zostanie mistrzem z konferencji na zachodzie, bo 3 ekipy się o to biją i mamy sytuację, że
sześć, pięć drużyn bije się o to, żeby wejść bezpośrednio, żeby nie wejść do play, dwie, żeby walczą do końca, żeby wejść do playoffów, a nie do play-inów, albo o lepsze rozstawienie. No coś fantastycznego. To będzie, bo... No. Chociaż na wschodzie, wschód jest pod tym względem lepszy, że ta batalia o te miejsca playoffowe ostatnie są, będą ciekawe. Bo o to się bije Filadelfia, Indiana, a także Orlando. I jeszcze, sorry, i Miami jeszcze ma szansę teoretycznie, zakładając, że Orlando i Indiana przegrywają na przykład dwa spotkania. Czekaj, bo przeskoczyłeś znowu na ten wschód, a ja chciałem o zachodzie. Tak, ale to już wiesz, a propos, już mówiąc, że tam pod tym względem emocje będą dużo, dużo lepsze, bo ale na zachodzie nam się szykują konkretne play-iny. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem się zapytać, bo teraz tak, w zeszłym tygodniu, no licząc od piątku do piątku, wiadomo, Dallas Mavericks 4-0, Denver 3-0, Golden 3-1, Pelicans mimo wszystko też 3-1, Clippers 3-1, Oklahoma 3-1. No czyli ci, co czują to, że muszą, to wygrywają. Ale kto twoim zdaniem jest najbardziej gorący i będzie tak gorący, że w pierwszej rundzie spali przeciwnika? Ja mam jedną taką faworytkę. W ogóle po trade deadline są dwie ekipy, które uważam, że przepalą przeciwników. Jedna jest na zachodzie właśnie. Dallas. Oczywiście, że tak. Daniel Gafford, mój kochany, jedyny. Daniel Gafford. Zbierający. Gracz to jest. Daniel Gafford od kiedy przyszedł do Dallas gra na 78% skuteczności rzutowej. Poczekaj. Nie używajmy w jego przypadku słowa rzutowej. To właśnie to chciałem powiedzieć, tak, ale skuteczności z gry. O. Bo on nie rzuca do kosza, to się nie wydarza praktycznie. Ale bardzo dobrze radzi sobie w grze siłowej pod koszem, dobrze zbiera, wykańcza te piłki drugiej szansy i to jest siła, a duet Irving i Doncic coraz lepiej się dociera. To jest absolutne monstrum i tak jak hejtowałem w zeszłym sezonie transfer Kyriego Irvinga do Dallas, to teraz wydaje mi się, że to chyba była kwestia czasu, żeby oni z Luką przestali się kanibalizować i znaleźli jakiś wspólny język. Kyrie Irving to sobie ostatnio 48 pyknął z Houston w ogóle z palcem w czterech literach. Ale Houston, mimo że no widać, że walczą, to tacy są poddani. No ja się wcale nie dziwię, ale kurczę, jakoś tak mało im zabrakło. Strasznie chciałem, żeby to się udało, ale nie wyszło. Niestety. Ale moim zdaniem oni są w takim gazie, szczerze mówiąc, my coraz po tym trade deadline coraz bardziej myślę o tym, że możemy zobaczyć w tym sezonie Dallas w finałach. No, jeszcze tak mówimy o Gaffordzie, ale PJ Washington. PJ Washington też kolejny, jakby w ogóle ta drużyna się zmieniła. Dwóch świetnych strzelców, bolerów zostało obudowanych silnymi, wysokimi zawodnikami, którzy przy tych akcjach rzutowych będą właśnie walczyć o podkoszem, o zbiórki i o piłki drugiej szansy. I to się sprawdza, zważywszy na to, że masz dwóch zawodników, którzy grają na świetnej skuteczności. Doncic ostatnio, jeśli chodzi o trójki, to jest ponad 40% skuteczności. Ten mecz z Miami trochę gorszy, bo 27 tylko. A Kyrie w tym momencie też rzuca za trzy na poziomie. No dobra, on jest akurat troszkę bardziej chwiejny, ale ostatnio z Miami 62,5. Kurczę, zamknęło mi się okno z Golden State Warriors, ale fakt tego, no wiadomo, tam te 10 ostatnich spotkań jest jakimś tam wyznacznikiem. Dallas i chyba Warriors też. W 10 spotkaniach wygrali 9, mają 9-1 bilans za te 10 spotkań. Chyba, że coś pokręciłem. Tak, Dallas i Golden State mają. Ale chyba to jest dalej aktualne. Tak, dobra, no bo Dallas nie przegrało spotkania. To, że mają pierwszy rating defensywny, a czwarty ofensywny, nie spodziewałem się, że to aż tak daleko zajdzie przez samego Gafforda. Myślałem, że tu będzie jakiś taki bardziej, nie wiem, no konsensus tego, co mamy i nie będziemy naddawać, tak jak Indiana, bo to nie ma sensu się pocić, będziemy bronić w określonych sytuacjach, a nie po prostu robić coś z obroną. Dużą rolę pełnią tutaj przeciwnicy, bądź brak ich w ogóle jakichkolwiek umiejętności na tym stadium sezonu, że im się nie chce grać, bo Dallas mieli takich przeciwników. Szkoda, że to nie jest możliwe, ale chciałbym zobaczyć Dallas i Warriors w takiej serii pierwszorundowej, no ale to jest abstrakcja. To jest dwie najlepsze drużyny teraz na zachodzie aktualnie. No. Ale pojedynek z Clippers też się szykuje
zaje fajnie. Tak mi nagadaliście o tych Clippers. Teraz ja nie wiem, czy oni będą mistrzami, czy nie. Zrobiliście mi... Ja nie wiem. Psychicznie zostałem stłamszony przez to. Teraz wiesz nie wiem, co, czy oni są dobrzy, czy źli. To jest wasza wina. Ciebie i reszty hejterów. Wiesz co, oni są dobrzy, tylko moim zdaniem, tak jak to Marta w zeszłym tygodniu słusznie podkreślała, że to jest stara drużyna. Jakby ja mam wrażenie, że oni może... Stara, ale jara. Stara, ale jara, ale że oni do tego All-Star Game to się zajechali i potem tej benzyny w baku troszkę zabrakło. To diesel jest, panie. To nie paliwa w baku. Paliwa w baku zabrakło i teraz widzimy. Tutaj Paul George sobie usiądzie na ławce, James Harden w ostatnim, Kawhi tam kontuzja po raz kolejny. W ostatnim spotkaniu usiedli sobie wszyscy trzej na ławce. Hmm. Ewidentnie jest teraz oszczędzanie sił i słuchajcie, macie być jak najświeżsi na te playoffy, bo będziemy mieli trudnego rywala w gazie, ale wy jesteście też na tyle mocną ekipą, tylko po prostu musicie odpocząć. Mamy te pewne miejsca 4-5. Niezależnie od tego, co się wydarzy, to zagramy. Nie przeskoczymy już, tak? Nie gramy o mistrzostwo konferencji. A, myślałem, że mówisz dalej. Nie gramy o mistrzostwo konferencji, więc po prostu nie musimy nic. Leczcie się i po prostu wracamy na pełnej parze. Chyba, że Dallas przegra dwa spotkania z rzędu, a Nowy Orlean wygra dwa spotkania z rzędu i tam być może na jakimś matematycznym współczynniku dojdzie do przytasowania, że na przykład Clippers zagrają z Pelicans. Thunder z Pelicans mieliby przegrać w siedmiomeczowej serii. Ale jeśli mówię, by taki nie, był, nie, jeśli mówię byłby o playoffach, taki... Michał. Ja też mówię. Ale nie, mówię teraz stary, walka o miejsca, bo jeszcze jest szansa, żeby Pelicans przeskoczyli Dallas. Jeżeli Dallas przegra dwa spotkania. O, to teraz już w ogóle się zapędziłeś, młody człowiek. Ale to wiesz, oni, to jest oni matematyka. Oni walczą o byt, a oni mają kogoś przeskakiwać. Michał, to jest matematyka, tak? To są po prostu zwykłe wyliczenia. No, bardzo możliwe, ale też trzeba wygrać, żeby te cyfry się pojawiły, wiesz. To kończąc to na zachodzie... Mikołaj, pytanie jest takie, zakładając, że Pelicans są w playoffach, ale ja nie jestem taki pewien tego, moglibyśmy tam wstawić Suns, ale zostawmy Suns. To grono, które mamy na dzień dzisiejszy, a mamy dwa dni meczowe przed sobą. Kto wychodzi z tej czwórki, Mikołaj? Proszę ciebie, proszę tu typik. Raz, dwa, pięć, osiem. Idziemy na zachód. Z piątki? Z tej piątki Pelicans, Phoenix, Golden State i Los Angeles Lakers, nie wiedząc poczekaj, o to. Poczekaj, poczekaj, Zibi Puchatek pytał, czy dzisiaj jest 11? Nie, jest 12. A co? Może bo coś... miałbyś wczoraj podcast. Ale ja zrobiłem to na tym samym linku, to wiadomo, że tam będzie gdzieś jakaś taka data, no. Ten co przyszedł 40 minut spóźniony i nam kalendarze wykłady robi. Dawaj, bo tu hejterzy przychodzą, dawaj. Mówisz ten, z tych pośród tych pięciu drużyn wskaże trzy, no bo jedna to będzie miała ten nie, automatyczny. Nie, jedziesz sans, będzie ciekawie, bo wtedy okay, jak będą Pelicans, czterech. Wiesz, jak będą Pelicans, to wiadomo, że Pelicans wypadną stamtąd. A ja tutaj zróbmy taką prowokacyjną czwórkę. Phoenix Warriors. Bogato. Phoenix Warriors, chociaż... Phoenix Warriors, chociaż też bardzo mocno zastanawiam się nad Lakersami. Bo teraz Lakersi może nie grają spektakularnie, ale mają dwóch gości, którzy grają spektakularnie. Antonego Davisa, który chyba można tak śmiało powiedzieć, przez dłuższy czas ostatnio był po prostu w absolutnym sztosie. Tylko, że teraz z jego zdrowiem, z tego co powiem, jest problem. On chyba ostatnio zszedł w trakcie spotkania. A ja kretyńsko wierzę w to. Ja wiem, że to też... Ale tak samo LeBron. Ta współpraca LeBrona właśnie... wygląda coraz lepiej, jeszcze lepiej z Davisem. Właśnie o to mi chodzi, że to też jest czynnik raz, a dwa to jest... To się co roku mówi, ale to co roku może zamienić się, a może teraz. Może to jest ostatni raz LeBrona Jamesa przy stole. Takim stole, że ma może zdobywać takie statystyki, jakie chce, bo może, bo jeszcze nie uderzyła w niego smutna godzina, czyli wiek. Może to być ostatni raz jego przy stole, a jak on wie, że to już też tak jeden z tych ostatnich razy, no to czas przyspieszyć. Że myślisz, że LeBron może chcieć zrobić The Last Dance?
Może to nie jest oficjalne, bo myślę, że The Last Dance LeBrona będzie przebiegał na zasadach jak Kobe'ego Bryanta. Ja wszystkim powiem, tak jak Dwayne Wade, ja wszystkim powiem, zrobimy objazdówkę, autografy, sratatata, a potem wam powiem, że nie wiem, kupuję jedną z organizacji, w której grałem, cokolwiek, ale to będzie z uprzedzeniem. Natomiast ja mówię o takim produktywnym ostatnim tańcu, no bo tak, to może tak, być tak, tak, tak że to jest ostatni dobry sezon LeBrona Jamesa, bo w przyszłym sezonie już nie będzie tak dobry. To jest od 20 lat to samo mówione i to jest kompletna bzdura, bo tam potem jest wytłuszczone w statystykach, że jednak tutaj on osobiste ma najlepsze w karierze, jeśli chodzi o procent, cokolwiek. Ale no, zegara się nie da cofnąć, więc to może być ten czynnik. Warriors też o tym wiedzą. Tam to prawda nikt nie będzie kończył karier, ale koncepcja Warriors może się wyczerpać, że tak powiem. No tak, pytanie, zważywszy na to, że Klay nie jest wart pieniędzy, których oczekuje. No, zresztą też się wypowiadał, że nie do końca mógłby w Warriors zostać. Są różne Słuchaj, takie Detroit, ma Detroit ma wystarczająco duży salary cap na to, żeby ściągnąć Kleja. Padło jednak Detroit Pistons. Wiedziałem, że to nie można tego uciec od tego zespołu. Dobrze, to ja stawiam na Lakers i stawiam na Suns, bo Suns w pierwszym meczyku sobie wygrają łatwo z Kings, jeśli tam będą. A potem Lakers wygrają z Warriors bardzo trudny mecz i dobiją Kings. No to ja w takim razie Warriors Phoenix. Idźmy na wschód. Ten wschód. Tutaj lider jest jeden. Mikołaj, jak się czuje, że podpisaliście kupę kasy pod koniec w zasadzie sezonu facetowi, który jest mocą sprawczą waszych sukcesów? Proszę o raport. Chciałem przeprosić pana Kristapsa Porzingisa. Za co? Za to, że w niego wątpiłem przed sezonem. Wątpiłem w jego zdrowie, a nie w umiejętności. No wydaje mi się, że to jest skład, który Boston chciał mieć od dawna. Sposób gry też jest inny. Drew Holiday jest upgrade'em względem Marcusa Smarta. Jest lepszy w ofensywie, na podobnym poziomie w defensywie, ale przede wszystkim teraz Drew Holiday, bo często było tak, że Smart musiał brać mecze na swoje bary, kiedy Tatum i Brown nie dojeżdżali, a tutaj jest o tyle taki komfort, że jest trzecia opcja w postaci Kristapsa Porzingisa, który ostatnio nawet jest opcją numer dwa, bo Brown tak się troszkę wycofał, i masz opcję numer 4 w postaci Derricka White'a. I ten Smart nie musi ci grać, nie musi brać na siebie ciężaru ofensywnego, czego nie do końca to potrafi. Drew korzysta z tych swoich okazji, z tych swoich minut i z tych swoich szans, które dostaje, jeżeli pojawiają się akcje ofensywne. I Boston ma autostradę do mistrzostwa, jeżeli nie zrobi w portki mentalnie. Czekaj, bo tu dygresja mała. Dlaczego tak uważam? Bo Łukasz, zakładaliśmy dzisiejszą tabelę. No, a według dzisiejszej tabeli Kings są na 8 miejscu. Zaznaczałem to. A ty jeszcze raz, ty pytałeś mnie o coś, czy... Poczekaj jeszcze raz, bo się zagubiłem teraz. Nie. Mówiłem, że Boston w tym momencie jakby ma cztery bardzo silne opcje, plus jeszcze Al Horford, którego rola na boisku została przedefiniowana. On teraz jest raczej obrońcą, plus jeszcze rzuca te swoje trójki z rogu. Plus jest jeszcze Drew Holiday, który raczej ma być takim balansem między ofensywą a defensywą. I Boston ma autostrady do finałów, jeżeli nie do mistrzostwa, jeżeli dojedzie mentalnie. Z czym bywał problem w ostatnim sezonie, szczególnie popatrz mecze z Miami, bo oni tam wcale nie byli umiejętnościowo, mieli lepszy skład, ale oni mentalnie przegrali tę serię, a z Filadelfią już mogli to kończyć, jednak wkradła się troszkę brązowe rzadsze. O, ciekawe rozwiązanie stylistyczne. Dobrze, no ja nie mam tutaj nic do powiedzenia, poza tym, że to był no-brainer, że to się musiało stać, natomiast w sensie tych pieniędzy. Natomiast to ale wszystko... Też... Czekaj, bo ja się chciałem odnieść, bo tydzień temu czy dwa tygodnie temu mnie słuchacz skrytykował, kiedy powiedziałem o tym, że bo dla Bostonu, że to jest dla Bostonu ostatnia szansa. Wydaje mi
Ja chciałem dokładnie to powiedzieć, że te pieniądze mogą być teraz i mogli dać mu i 200 milionów dolarów, ale jak coś pójdzie nie tak, że odpadną w drugiej rundzie, bo się porobi coś brzydkiego, ktoś ich przejmie, nie wiem, połamią się, no różne rzeczy dzieją się w playoffach. Ostatnio czytałem NBA Jam zestawienia najlepszych historycznych zawodników i tam historie o jakichś latach 60. są takie, że to się działo wtedy, dzieje teraz i raz na jakiś czas to cuda się zdarzają. I ile można polegać na duecie Brown-Tatum, kiedy oni już mieli tyle okazji do tego, żeby wygrać to mistrzostwo i się nie udawało. Najbliżej byli w tej serii z Warriors, ale tam problemy zdrowotne i też mentalnie nie dojechali. Po Game Free już się rozjechali. No, ale to jaka jest odpowiedź na to pytanie? Czy się co, utrzymają, jak nie zdobędą mistrzostwa? Moim zdaniem, jeżeli nie zdobędą mistrzostwa, chyba to jest już czas, żeby wymienić kogoś z tej dwójki. Tylko czy ta dwójka potrafi tak dobrze, w ogóle ta drużyna potrafi funkcjonować? Wiadomo, Brown zawsze z boku. Te momenty, kiedy się wydarzało to, że jest tam najlepszym zawodnikiem, to były często przymusowe, bo Tatum nie mógł dowieść albo go nie było. Ale myślę, że bez Browna sam Tatum traci na tym. To zgoda, a Tatum... Ja już nie mówię o wymianach, rotacjach i tak dalej, ale straci na tym gra po prostu, bo on nie musi zdobywać 300 punktów, żeby dobrze funkcjonować w systemie. No masa drużyn to potwierdziła, więc... Dokładnie. Też utracenie takiego Browna może oznaczać tylko regres, nic więcej. Zważywszy na to, że Brown też dobrze sobie radzi po zasłonach, ale wiesz co, i chyba ja bym się przychylał bardziej do wymiany Tatuma, bo Tatum jest wybitnym graczem obecnej NBA na warunki sezonu regularnego. Ale to jest gość, który wiecznie w playoffach, w najważniejszych meczach serii po prostu wychodzi i gościa nie ma. Gość rzuca cegły, jest chaotyczny, niechlujny i przede wszystkim nieskuteczny. Więc ja jestem dużo większym zwolennikiem Jaylena Browna z tej dwójki, a uważam, że za obu tych panów można dostać tak fajną paczkę, że nie osłabisz się, a paradoksalnie możesz się nawet wzmocnić, nie wiem, trzema dużo lepszymi roleplayerami. Dobrze, to oni są, wygrali już wszystko, mają gwiazdkę od długiego czasu, nie rozmawiajmy o nich. Nie, ale Boston też pierwszy raz od ponad 10 lat przekracza barierę 60 zwycięstw. Nie wiem nawet, czy to nie od sezonu 10-11. Wiesz, grali kilka razy z Detroit, kilka razy z Waszyngtonem. Ciężko było, wiesz. Chociaż z Charlotte chyba w sezonie są 1-1, jeśli chodzi o serię. Mówię o Bostonie, ale nie wiem, czy coś kręcę. Ale teraz niepokojące jest to, że z dwoma potencjalnymi drużynami, z którymi mogą się spotkać w tych playoffach, przegrali, bo z Knicks i z Milwaukee. A w dodatku z Milwaukee bez Antka. Właśnie z Antkiem to jest w ogóle podejrzana historia. Miejsce Milwaukee czy Nowego Jorku to jakoś tak mocno mnie nie grzeje. Natomiast najbardziej mnie zastanawia, co będzie na tym dole. Co będzie lepsze, Orlando czy Indiana? Bo tutaj jest tiebreaker póki co chyba na korzyść Orlando, znaczy chyba na pewno, no bo inaczej by nie byli tak w tabeli umiejscowieni. Natomiast to jest podobny tiebreaker jak na zachodzie, bo to jest ten lepszy procent przeciwko sobie w bezpośrednich spotkaniach i tu się to bierze pod uwagę. Jest gdzieś ta puszka Pandory Filadelfia z Embiidem. Mikołaj, co tu się porobi? Indiana będzie wyżej niż Orlando z prostego powodu. Ma dużo łatwiejszy terminarz, bo Indiana ma w tym przez ten weekend mają Cleveland i mają Atlantę, a Orlando ma Filadelfię i Milwaukee. Atlanta taka prosta pozornie nie jest. Mówiłem o tych ich brakach, kontuzjach i graczach, których nie ma, natomiast... No dobra, Michał, ale wciąż to jest łatwiejszy terminarz niż Filadelfia. Ale Cleveland też nie grają o nic. To mogą być ciężkie mecze, wiesz? A oni też nie są takimi idolami dyskotek, że oni zaraz wpadną, zamawiają piosenkę i mają wszystkie dziewczyny. Nie, oni tam postoją chwilę, muszą rozpoznać teren. Ja bym tego tak nie bagatelizował. Zresztą czekaj, na ekranie mamy tutaj, że co? Że Indiana po prostu musi wygrać i jest w playoffach, albo Filadelfia musi przegrać. Z kim gra Filadelfia dzisiaj? Filadelfia dzisiaj gra z Orlando, tak. No to też zapowiada się dosyć ciekawie, bo Orlando pewnie nie będzie pomagać w przegraniu.
A nie ma Joela Embida, w sensie jego jest questionable, a także nie będzie najpewniej Kyle'a Laurego. A Kyle Lowry miał teraz całkiem niezły mecz ostatnio, ten z Miami. Widać, że chyba się spiął na swoją byłą drużynę. Co prawda to punktowo nie wygląda imponująco, tylko 8 ich, ale bardzo dobrze wyglądał na zbiórkach i w kreacji gry. Chyba najlepszą drużyną, też będę opierał się o 10-meczówkę na wschodzie i taką jedyną błyszczącą na tle całej NBA, to tutaj nie jest ani Orlando, ani Nowy Jork, ani Indiana, tylko Miami Heat. Oni chyba mają net rating tak gdzieś w pierwszej piątce. Dużo nadają defensywą, no bo to jest topowa defensywa. Mają NBA. Net rating na poziomie 10 meczach. Czwarte miejsce net ratingu. 8,7. I to się dzieje, to co mówiłem, że się rozgrzali chłopcy z Heat i będą, no bo po prostu będą przejeżdżać teraz przez ludzi w playoffach. Jimmy Butler znowu zwariuje, playoff Jimmy będzie z nami obecny. Natomiast moje pytanie jest o play-iny. Tak samo jak na zachodzie, Mikołaj. Co się porobi w play-inikach? Zakładając, że jest tak jak teraz, tak jak wtedy. Bo jest Bulls Hawks i 76ers Heat. To zależy od tego, czy Joel Embiid wróci zdrowy na mecz numer dwa, bo moim zdaniem opierając się na tym, co jest dzisiaj i przy problemach zdrowotnych Embida, Miami wygrywa w pierwszym meczu z Filadelfią. Myślisz, że Miami nie wygrałoby nawet z Embidem w składzie? Wygrałoby, ale szanse miałby duże szanse wygrać, ale szanse wzrastają. Miami bierze pierwszy mecz, a w drugim meczu Filadelfia wygrywa z Chicago albo z Atlantą. Chociaż szczerze mówiąc chciałbym, żeby Atlanta albo Chicago sprawiły niespodziankę i zagrały na mecz. Ja postawię tak, że Miami Heat wiadomo, przejedzie przez to. Ja wierzę w to, nie stanie się tam nic złego. Miami to drużyna playoffowa, nie zaskoczą nas za bardzo. Pewnie Filadelfia zmiażdży ich z 30, bo zawsze jest na odwrót, to co mówimy przeważnie. Ale wydaje mi się, że Chicago Bulls będą drugą drużyną, która wyjdzie do playoffów. I to się stanie właśnie, będzie ta pierwsza runda wstydu, bo wtedy będą grali chłopcy z Bostonem. To będzie fajna seria, naprawdę warto będzie to pooglądać, jak DeMar DeRozan potrajany post robi pompki, żeby tylko oddać komuś piłkę. A nasz najlepszy strzelec za 3 punkty, bo nie wiem, czy wiesz, kto jest najlepszym strzelcem za 3 punkty w historii Chicago Bulls od kilkunastu godzin. Kobe White? Bardzo dobra odpowiedź to jest i nie drążmy tego dalej. Craig Hodges przewracał się w emeryckim grobie koszykarskim. Celtics idą do finału, ale w finale nie dadzą rady, w meczach na styku nie trzymają ciśnienia. No jedna osoba tam nie trzyma ciśnienia, ale z drugiej strony to jest inna drużyna. Poczekajmy. Zresztą Jaylen Brown w ostatnich playoffach też się nie popisał. Ale trade dwa lata deadline temu. Deadline porobiło rzeczy. Ale dwa lata temu w tych finałach, kiedy Boston był w finałach z Golden State Warriors, to akurat wtedy najlepszym zawodnikiem w playoffach był Jaylen Brown. I wtedy Jaylen Brown był liderem i gościem, który wiózł na plecach tych Celtics, bo Jason Tatum miał tak fatalne te playoffy dwa lata temu. Zresztą w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie on się przebudził na te ostatnie dwa mecze z Filadelfią. A potem już było na Miami. Derrick White był lepszy. Dobrze. To wiemy. Dwa dni zapowiadają się naprawdę bardzo intensywnie. Niestety nie mam dla was żadnych typów serocka, bo to jest ten moment, kiedy się boję stawiać cokolwiek. Nawet złotówki bym nie postawił, bo to ryzyko jest olbrzymie. To może przejdźmy do pytanek jakiś, Mikołaj. A nie typujemy nagród? Teraz chcesz to robić? Ja myślałem, że zrobimy to za tydzień przed playoffami. A, bo jeszcze nie poznamy teraz. No nie, no. Znaczy poznać to pewnie będą jakieś przecieki, ale gala to dopiero gdzieś za 3 tygodnie. Bo to podczas gali przyznawane będzie. Po finałach chyba jest ta gala teraz. Zresztą... Ja nie wiem. Ty wiesz, że ja zapomniałem o tym, że był turniej w listopadzie? Ja też. Ja w ogóle tak przeglądałem to, co się działo i tak gdzieś tam jakieś newsiki a propos turnieju, jakieś zmiany. Jaki turniej? A, ten turniej. W ogóle jakby został wyrzucony z mojej pamięci. W ogóle... A natomiast, no?
Koło tyłka mi lata ten turniej. Z play-inikami miało być tak samo, a patrz jakie piękne są, mi się to bardzo podobało. Play-iny nie, play-iny mi się formuła play-inów od początku podobała. Jednocześnie to jest pokazanie NBA, że wiecie co, te 8 miejsc, nie, do 10, czyli wyciągajmy biedę wyżej, może im się uda jak Miami, albo Lakers, natomiast no, ja chyba po iluś tych play-inach dochodzę do wniosku, że to jest fajne, ale wolałbym, żeby oni się bili o to ostatnie 8 miejsce, jakby życie zależało, a nie mieli baraże. Jakoś tak to odbieram, że to było jakieś takie bardziej natarczywe w tym. Pytanie mam do ciebie, bo przechodzimy do pytanek. Ja mam do ciebie pytanko. No. Bo ostatnio okazało się, Mikołaj, że taki pan, który się nazywa Jantai Porter, przeskrobał, ja już pomijam to, ten trend w internecie porównywania tego, że jeśli ktoś grał na zakładach i jest zawodnikiem i się okazało, że tam wyszła sprawa na wierzch, to NBA robi tak. Ale jeśli się okazuje, że ktoś pobił żonę 4 razy, powiesił ją gdzieś na haku, przyjechała policja ze strażą pożarną i szukali jej po całym stanie, bo ham po prostu ją rozwiózł, to NBA zawiesiła go na 5 spotkań i dała mu 100 tysięcy kary, wyrzucając go z klubu. Czy ktoś jeszcze został przyłapany, jak przewoził kilka kilogramów zielska przez granicę stanu? A propos tego, była taka kiedyś historia z Corey Bluntem. Był taki zawodnik, który grał w Bulls. Blunt, tylko bez N, Blunt. Nie, chyba albo Zen może. No i on po zakończeniu swojej kariery, to jest do sprawdzenia w internecie, bo niektóre wyroki sądowe, chyba w stanie Kalifornia, normalnie są filmowane, że można potem zobaczyć całe orzeczenie sądu. Pan Corey został złapany gdzieś, tylko właśnie nie wiem, czy w Kalifornii, czy to było przed tym ich wprowadzeniem legalizacji, został złapany z pewnym asortymentem różnych rzeczy, między innymi tego, co ty mówisz. I sędzia, bo on tam warunkował, że to jest na jego użytek i w ogóle tu nie ma mowy o żadnym sprzedaży, mafii i tak dalej, a sędzia powiedział, jeśli to jest na pana użytek, to w takim układzie Cheech and Chong nie palili nigdy marihuany. Sprawdźcie sobie, kim był Cheech and Chong, to są legendy lat 70. kinematografii właśnie. I Corey Blunt mi się przypomina z tym człowiekiem, że on miał paręnaście ton tego na własny użytek. Ale do czego zmierzam? Czy będąc zawodnikiem NBA, Jantai Porter nie zarabia miliardów dolarów, ale jakieś pieniądze tam dostaje. Czy byłbyś takim debilem i stawiałbyś jakieś punkty albo jakiekolwiek zakłady związane z twoimi meczami? Nie. Bo ja nie wiem, może młodzi ludzie mają inne podejście do tego. Nie. Ja nie widzę nic złego w tym, że zawodnicy obstawiają mecze innych drużyn. Nie, to jest bardzo niedobrze. Mikołaj, nie możemy robić szarej strefy, bo zaraz zaczynają się pytania. On postawił na zakład 9 do 1 miliard złotych, a akurat w jego drużynie grał gość, z którym on grał w drużynie. Sprawdzali, czy wykonali telefony jakieś. No nie, no nie, Mikołaj, nie. Możesz stawiać hokej w Urugwaju, nie ma problemu, ale nie możesz stawiać rzeczy w tym kraju, no bo w tym samym, w którym grasz. Myślę, że to jest sprzeczne mocno z możesz tym, obstawiać że... puchar, możesz obstawiać puchar króla w Kambodży. To jest taki? Możliwe, że jest. Za Khmerów to ja wiem, jakie tam były puchary, ale to były puchary inne krwi. Trochę. Były inne zawody tam. Dobrze. A, zapomniałem, konkurs na Granta Hilla będę robił. Weźcie sobie długopisiki, książeczka o Grancik Hillik. Bardzo ciekawa, przeczytałem i naprawdę to jest, jeśli to jest prawda, że ten człowiek sam to napisał za jakąś lekką korektą redaktorską, to jest najlepszy koszykarz, pisarz i najspokojniejszy, najlepszy człowiek w NBA, jaki był. Możesz też, Mikołaj, odpowiedzieć na pytania. Dobrze. Pytania będą właśnie, to jest utrudnienie. Pytania będą w wersji audio. Jeśli tego słuchacie, to piszecie na kontakt@podcastspecjalny.pl. Odpowiedzi. Są 3 pytanka. Mam nadzieję, że będą zrozumiałe dla wszystkich. Bo dziś jeździłem na rowerze i mogłem je przewietrzyć. Pierwsze pytanie jest takie, czy numer Granta Hilla był kiedykolwiek zastrzeżony w którymkolwiek klubie, z klubów NBA, w którym on grał? Ważna odpowiedź z NBA. To jest pierwsze pytanie. Mikołaj, jaka jest odpowiedź według ciebie? Słucham? Nie. Możliwe, że to prawda. Może też nie. Drugie pytanie, Mikołaj, mam nadzieję, że uważasz teraz, bo mogłeś na przykład teraz przewalić albo mieć dobrą odpowiedź, więc prawie książka byłaby twoja, gdybym ci chciał ją dać. Ale ty nie możesz brać udziału w tym konkursie. A przez chwilę mówisz, że mogę. Hipotetycznie, bo przecież byś wygrał i byłoby mniej książeczek. Pożyczę ci swoją, przeczytasz. Dobrze. Tak poważnie. Czy Grant Hill figuruje w jakiejkolwiek historycznej, czyli all time, kategorii statystycznej,
którymkolwiek z klubów, w którym grał, figuruje po dziś dzień, wiadomo, nie to, że tam był gdzieś w latach 90. i ktoś go wyprzedził, ale czy jest w jakiejkolwiek liście statów wszechczasów? W którymkolwiek z klubów, w którym grał, a były cztery. Cztery chyba. Tak. A powiedz w jakiej, jeśli tak? Może w to jest Detroit. Prawda. W Detroit. Możliwe. A dobrze, już nie będę pytał cię o kategorię, bo pewnie też nie trafisz. Ile serii playoffs wygrał Grant Hill i w jakich latach? To jest drugie pytanie już, Mikołaj. Jako grający gracz na boisku, to jest ważne, bo nie, że przesiedział na ławce rezerwowych i oglądał chłopaków, tylko ile serii playoffs wygrał Grant Hill i w jakich latach? Mikołaj? Jaka jest odpowiedź według ciebie? Nie, już mniejsza o lata. Ile, Mikołaj? Słucham. Dwie. Nie wiem. Może byś wygrał książeczkę, może nie. Na odpowiedzi czekam do poniedziałku. O, powiedzmy północy. Są trzy książeczki do rozdania, może jakieś nagrody pocieszenia będą. Zobaczymy, jak to będzie. Pytanka, Mikołaj, idziemy sobie. Dobrze. Tylko muszę tą przeglądarkę swoją znaleźć. O, jest. Miami odpuszcza. Czekaj, bo tu się porobiło. Finał wschodu, Celtics Heat, Kobe White MIP. No, Missed in Action powinien być. Jakby nie Maxey. A, to jest do tego samego, rozumiem. Czy chcielibyście może ostatni, widzieliście może ostatni Shaqtin in a Fool z chłopakami z Chicago, Torrey Craig i Andre Drummond? Ja, widziałeś ten wsad? Ten debilizm taki, co panowie odwalili na boisku? A, to widziałem. Poszła konterka, Torrey Craig poszedł sobie na wprost kosza, walnął tak zwanego odbijacza od tablicy, za nim był Andre Drummond. Ja na miejscu Drummonda też bym pomyślał, że chłopak rzuca mi oddechy i będę ładował wsad. Nie to wiem. Było kuriozalnie Ale śmieszne. To było głupie, że obaj wyskoczyli i żaden nie ustąpił. No tak, no Torrey Craig nie widział go zza pleców, a Andre Drummond co miał? Wyskoczyć i powiedział, dobra, to już nie? I nagle się to... Ale to było idiotyczne, no. To jest właśnie kwintesencja Chicago Bulls, a najlepsza drużyna, najlepsza osoba w drużynie, czyli DeMar DeRozan, patrzył gdzieś z boku i nie wiem, co się dzieje. Torrey Craig powinien to skończyć albo nie podawać sobie w ten sposób. Zbliżając się powoli do końca sezonu, która drużyna rozczarowała wasze oczekiwania najbardziej, a która zaskoczyła? To myślę, że w przyszłym tygodniu o tym pogadamy, ale tak na szybko najbardziej mnie zaskoczyli... Najbardziej chyba Nowy Jork mnie zaskoczył całościowo, chociaż łamie to na Nowy Jork i na Orlando. Mnie Minnesota. Na wschodzie, a na zachodzie Minnesota. Minnesota, bo to za trudne byłoby, żeby tak wybrać jedną, a Minnesota... Mnie na zachodzie Minnesota, na wschodzie Indiana. No, może tak. Też mogę się pod tym podpisać, ale... A rozczarował... Na wschodzie rozczarowało mnie Miami. Całościowo, patrząc na cały, na ten sezon. Na zachodzie rozczarowało mnie Phoenix. To nie wiem, to musiałbym przemyśleć, czy ja się do tego podpisuję, ale zaskoczenie to bym jeszcze dopisał Cleveland, a co mnie najbardziej negatywnie zaskoczyło, to, że w Charlotte nic nie poukładano. Trochę się tego spodziewałem, ale oczywiście problem. Memphis zaskoczyło mnie bardzo negatywnie, ale to nie ich wina, wiadomo dlaczego też. I mimo wszystko chyba trochę Portland, bo Scoot Henderson nie żył przez połowę sezonu i kłopoty miał z pokazaniem się w ogóle na boisku. Ale jak w drugiej połowie sezonu odpalił, to trzeba przyznać, że to jest zawodnik z dużymi papierami na granie. Całościowo, cały Portland to negatywnie mnie zaskakuje tą próbą po prostu grania tymi ludźmi, co mają, bez jakichś zbędnych, nie wiem, poszukiwań tych graczy w G League, no. Tylko grają tym młodym składem, który trochę wybrali w drafcie, trochę tam sobie gdzieś podpisali, trochę tam gdzieś są to drugoroczniacy czy coś dalej. Pan Banton jest piękny. Tam Banton to raz, ale tam Duo Pref, czy tam Tumani Kamara, którego dużo osób skreślało, to są nazwiska dobre, które pewnie indziej by nie zagrały, myślę. Może Kamara by grał, ale Ref nie wiem. Jeszcze jedno było jakieś. Wasz największy plus i minus tego sezonu wybieracie tylko po jednym typie. A, czy zawodnik?
Problem mam z jednym. Mój największy plus? Shai Gilgeous-Alexander. No, może bym się podpisał pod to. A minus? Ale też nie do końca może bym się pod to podpisał. Minus? Kurczę, to jest trudne. Mnie najbardziej zaskakuje. Chyba największy plus to jest Anthony Edwards. Że tam nie ma w zasadzie jakiegoś procesu hodowania go jako zawodnika, nauki. To jest non-stop ten sam gracz, który codziennie jest lepszy, po prostu bo jest lepszy i on nie patrzy na to, czy został sam, czy bez kata, on robi cały czas to samo. Jest strasznie atletyczny, myśli jednocześnie nad tym, co robi, gdzie skacze i dokąd leci. To nie jest Zion, który nie potrafi na dupie usiąść i łamie sobie nadgarstek na parkiecie. Zresztą Shaq pokazał, chociaż Shaq pokazuje wszystko też tak beznadziejnie śmieszny sposób, że to też bym się nie posiłkował. Chyba Edwards. Zastanawiam się nad tym, kto mnie na minus zaskoczył z zawodników. Minus? Może Lillard, miałem chyba trochę większe oczekiwania. Lillard chyba już jest trochę za tęczą i to i tak jest dobrze, że on się odnajduje w takiej drużynie, która nie ma jednej osoby, tylko pięć w składzie, tak jak to było tak, w Portland za jego kadencji. Ale chodzi mi o to, wiesz, próbuję na siłę trochę szukać i chyba ja bym powiedział Lillard, bo miałem trochę większe oczekiwania co do tego. A co jeśli Lillard nie jest przyzwyczajony do tego, że główną strzelbą w drużynie jest tych dwóch guardów, tylko ktoś inny. To też ma olbrzymie znaczenie, bo często Lillard nie mógł się odnaleźć na boisku po przyjściu, ale to też inny czynnik. Ale nie mam takiego, wiesz, że mi ktoś No to kogo? Najgorszy gracz tego sezonu moim zdaniem, bo jest kompletnym debilem i tak naprawdę być może zabrał sobie najlepszy sezon, jaki mógł zagrać zaraz po jakimś super breakaucie, który widzieliśmy sezon temu. Ja Morant jest najgorszym minusem tego sezonu. A, no okej, okay, to szczerze mówiąc, tak. Nie mam innej osoby, bo to jest wszystko jego wina. To nie jest wina kontuzji czy czegoś tam. Owszem, koniec sezonu to jest jego, nie jest jego wina, bo kontuzja, ale na miłość boską, te wszystkie sytuacje z bronią, to wszystko tam, no to jest żart. To nawet to z Benem McLemorem, co teraz gdzieś tam wyszło z szafy Lesiaka tak zwanej, to nawet nie jest tak oburzające, ani tak głupie. Wyobraźmy sobie, że Ja Morant gra tych pierwszych 25 spotkań i w tym momencie Memphis mają bilans 42 zwycięstwa i prawie się doczołgali do play-inów. Dokładnie. Dobrze, jakieś ostatnie pytanie, idziemy. I zakładając jeszcze, że Ja Morant, powiedzmy, tam wygrywają te spotkania, jak i tam się troszkę to zmienia, no mieliby szansę na play-in. Ale tak, jednak jeszcze DeAndre Aytona bym dał jako minus. Ale też postawmy się w jego sytuacji, no. Jak tobą zajęła się organizacja, której w zasadzie no, byłeś przyklejony i wydawało ci się, że jesteś przyklejony do niej? To jest wina organizacji, że on tam nie został, gdzie był. I myślę, że z tego powodu też czuł się niedowartościowany, nieszczęśliwy, jak zwał, tak zwał. No nie był w swojej strefie komfortu i no to jest niestety biznes, ale nie wiem, ja bym go jakoś tam nie obwiniał. Ostatnie pytanie. Łukasz pytał Sulikowski, kto wygra, Warriors czy Bulls oraz Suns czy Kings dziś w nocy? Jak panowie typujecie? Bulls i Suns. Czekaj, namawiał Kącik Serocki, to będzie miał. Momencik, odpalimy to i powiemy ci, gdzie możesz potem wysyłać do nas donaty, że wygrałeś kupę kas. Słuchaj, Michał, wiesz o czym pomyślałem? Ja mu to wyjaśnię. Że musimy za 5 lat, jak będą kolejne wybory samorządowe. Pamiętaj, ile ja mam lat i to są już te lata, gdzie ja nie wiem, czy dożyję, no ale mów dalej. No. Musimy, załóżmy komitet wyborczy i powalczmy o mandat radnych w Serocku. Albo... Nie robimy nic dla Serocka, tylko o nim mówimy, głosujcie na nas. Promujemy Serock. Sprzedajmy go jakiejś firmie bukmacherskiej, niech Serock będzie polskim Las Vegas. Oddajmy Serock w ręce prywaciarzy. Las Vegas. Stary, wybudują ci drogę ośmiopasmową nad domami taką, że w 2 minuty to ty będziesz ten, na Tarchominie. A to deweloperka w Serocku, mieszkania. Tam mikrokawalerki 12 metrów. Od razu zostałbym deweloperem w Serocku i bym tam budował takie małe mieszkanka. O czym ja chciałem powiedzieć a propos wyborów. Do morza. Słuchaj, nie wiem, wyglądało na to, że ten facet zajmuje się koszykówką chyba w Polsacie, ma nazwisko, nie pamiętam imienia, ale Wryk ma nazwisko, to jest ich reporter.
Dlaczego wiem, że umie grać w kosza? Bo pod koniec tego materiału, o którym teraz opowiem na koniec, on oddał rzut do kosza, jak gdyby pokazał, że on potrafi, a dzisiejsze dzieci nie. Statystyki, chyba GUS-u, pokazują, że 91% dzieci na różnych zajęciach sportowych nie jest w stanie prawidłowo zakozłować albo podać jakiekolwiek piłki, albo nie są w stanie dzieci, 82% dzieci nie jest w stanie skakać na skakance. Co do skakanki, to jeszcze Serocku, na pewno byśmy tego nie zmienili, ale moglibyśmy próbować. Co do skakanki, to jeszcze to rozumiem, bo tam jeszcze dochodzi ta koordynacja. Ale 80%... Chociaż raz, nie wiem. A, no tak, to jedną to tak. To nawet ja dwa razy potrafię. Ja nie mówię godzinę i zapisać się do, nie wiem... Momencik, Szpaku wysłał nam Donka, tylko go trochę oplułem, bo nie słyszę zwrotnej z dźwięku. Na kwiatek do nowego mieszkania Mikołaja trochę zieleni nigdy nie zaszkodzi. Oj, coś wydaje mi się, że to jest na inny kwiatek i to jest za mało pieniążków. A bardzo dziękuję. Chcemy posadzić z dziewczyną pomidory, truskawki na balkonie. Byś miał balkon? Mam balkon. U. Mam balkon, bardzo, bardzo fajny, z widokiem na piękne PPS-owskie kamienice żoliborskie. Dobra, ty. Polska Partia Przyjaciół Serocka. Zakładziki jakieś dzisiaj. Golden State Warriors Pelicans. Polećmy mu coś. Kto wygra ten mecz? Moim zdaniem wygrają go Warriors. Zmasakrują Pelicans. Plus. Dobra, dobra, nie. Ale czy jest coś na CJ McColluma? Co jest? Czy chcesz coś? Dobrze, to chcesz aż takiej wiedzy. Proszę bardzo, jestem przygotowany. Momencik. Bet Builder. Nie byłem tu dawno, muszę się zalogować. Moment. Pyk, pyk, proszę bardzo. Meczyki NBA. Jestem w Matrixie. Już ci mówię. Bo najbezpieczniej moim zdaniem jest typować na CJ McColluma w tym meczu. To jest raz, a dwa to ja bym też przytypował może Stephena Curry'ego. No to też jest druga opcja. Poszukałbym tam zakładziku, a poza tym Draymond Green ma grać w tym meczu? Były jakieś odezwy, że nie zagra? Bo... Draymondzik Greenik bardzo lubi podawać piłeczkę i często są zakłady. Green był wczoraj out na mecz z Portland. Nie wiem, nie jest. To właśnie, to nie wiadomo. Czekaj, czy go proponują? Bo tak może samo go, Clay był wczoraj out. Może go przygaszą do końca sezonu. To niedobrze, ale jakby na przykład miał zagrać i by to się zmieniło do wieczora, to więcej niż 4 asysty na Draymonda Greena. To jest bardzo fajna rzecz, kiedy Green jest na boisku. Często to badam, bo to bardzo łatwo wchodzi. To jest jedna rzecz. I możecie połączyć na przykład, nie wiem, to 4 asysty McColluma, 20 plus punktów na przykład. Ja bym tak zrobił. A drugi mecz dzisiaj, jaki był tamten ważny? A Indiana co było? Czekaj, muszę przeczytać. Nie, Sacramento Phoenix. A, Sacramento Phoenix. To na Kevina. Kevina samego Phoenix. Samego w Arizonie. Nie, na Kevina to bym się bał. Z Kevinem jest różnie. On na przykład pół meczu może być schowany, potem odpali się w czwartej kwarcie, a kończy mecz z 20, bo miał 1-7 przez cały mecz i go gotowali na ławie czy coś. Ja bym się bał. Różnie to bywa. W sezonie było różnie i naprawdę, ja Kevina Duranta uciekam od zakładów z nim. Gdzie jest ten mecz z Kevinem Durantem? To jest na pewno dziś? Czekaj. Tak, Sacramento. Dlaczego ja tego nie widzę? A, dobrze, już wiem, dlaczego tego nie widzę. To tutaj ja bym jedną bezpieczną rzecz zagrał sobie, że na przykład 220,5 punktu więcej, plus. I wybrał sobie coś bezpiecznego, że na przykład, nie wiem, Harrison Barnes ucieknie z płaczem z boiska. A ten mecz wygra Phoenix, bo Harrison Barnes im coś spieprzy w końcówce. 2 tygodnie temu tak zrobił i zaprzepaścił ich szansę na playoffy w zasadzie tym meczem. No to ja bym tak jak Michał na te punkty obstawił i może jeszcze, nie wiem, ja bym postawił może na, czekaj, co tam jeszcze można postawić? Czekaj, gdzie ja go mam? Gdzie ja mam go? U Serocka. Nie, poczekaj, szukam. O, jest Booker. Jest Devin Booker. No i postawiłbym, nie wiem, na punkty Bookera.
Ale jakieś bezpieczne też bym zalecał. A ja na przykład na plus 20. Tak, to jest, to uważam za bezpieczne jeszcze, tak. To plus 220 punktów i 20 bookera i, nie, i pamiętajcie, że to do Mikołaja pretensje. Zibi, dziękujemy również za piątkowy wieczór. Następny nie wiem, czy za tydzień. Następny to będzie na pewno na początku gdzieś tygodnia, żebyśmy coś postawili. Może to będzie krótsze, nie dłuższe, nie wiem. A potem to zobaczymy, jak to będzie się... jak to będzie wychodziło. Typy to już mamy, to teraz można wejść pod zastaw do Mikołaja, już jesteś proste. Ale ja nie, nie możecie mojego domu pod zastaw, bo ja go nie mam na własność. Plus jeden, trudno, to ten ktoś, kto ma go na własność, już go nie ma. Załatwione jest, chłopaki i dziewczęta. Pamiętajcie o konkursiku, odsłuchajcie go, wysyłajcie tylko prawidłowe odpowiedzi. Może Mikołaj udzielił prawidłowych odpowiedzi, może nie, ja nie wiem. Ale warto spróbować. I myślę, że w niedziela, poniedziałek powiemy wam, kiedy będziemy. Może będzie Marta, kto wie, może będzie kiedyś Karol z tej okazji playoffowej, kto to wie. Pożegnaj się ładnie państwo. Pamiętajcie o merchu jeszcze. Nie, tutaj wyświetlam, bo oni pamiętają. Ale pamiętaj... dobrze, ale wiesz, może nas słuchają na Spotify'u. A, bardzo możliwe, ale na Spotify już tylko wchodzę wideo, wiesz? Więc oni muszą mieć opcję oglądania, ale ja wprowadziłem baner na temat naszego merchu. Już pierwsze osoby zamówiły, nie ma skarg. Ja dalej nie mam, ja w starej produkcji chodzę. Jeszcze kubki są, sprawdzimy je. To wszystko nadejdzie. Co, będziesz barszczyk? Będziesz pił z nich barszczyk jak Mateusz Borek? Tak jest. Będę je tłuk jak Cejrowski po prostu. Pach. Będzie The NBA Quadrans. Taki program stworzymy, który jest i patriotyczny, i koszykarski. I satyryczny też czasem. No. A, i jeśli chodzi o ten konkurs, to śpieszcie się, bo niedługo, gdzieś za dwa tygodnie, będziecie mieli nową pozycję od SQN do czytania. Ja nic nie wiem. Czy ja wiem, ale nie powiem wam. I ona będzie ciekawa też, dlatego musicie wygrać, przeczytać i może wygrać jeszcze raz tą, co się pojawi. O Jezu, pić mi się chce. Kończmy to. Tak jest, ja idę do spać. Widzenia państwu. Do widzenia. Dobranoc. Cześć, dobranoc, do widzenia. Jeszcze raz powiedz, bo cię wyłączyłem. Miłego weekendu wam życzę, drodzy widzowie i drogi widzki. Cześć, czołem.